Siema. W dzisiejszym filmiku zrobię sobie filmik merytoryczny, w którym opowiem wam, które kluby ligi niemieckiej odpisują. Mniej więcej powiem wam, do których klubów ja pisałem, do których warto pisać. I na sam wstępie powiem, że większość klubów niemieckich odpisuje na listy. Jakbyście słyszeli tykanie, to po prostu będę sobie układał kostkę, żeby mniej więcej jako takie dodatkowe wsparcie. Nie tyle co emocjonalne, co po prostu, żebym mógł się skupić w miarę. I co? I zaczynamy po kolei. Zacznijmy może od Beniaminków, czyli Schalke i Werder. I tak, do Schalke i Werderu pisałem listy. Do Schalke pisałem list zbiorczy jakiś czas temu. Do Werderu pisałem chyba rok temu do jakiegoś piłkarza, którego i tak już w tym klubie nie ma, więc de facto odpowiedzi nie dostałem. Ale działa to chyba w ten sposób, że odpisują, jak chcecie, możecie próbować. Ja nie dostałem od nich odpowiedzi. Jeżeli chodzi o kluby spadające, czyli Greuther i Arminię, to do nich nie pisałem, ale widziałem od, na pewno od Arminii widziałem gdzieś na Instagramie odpowiedzi, także do Arminii możecie próbować pisać, do Greuther nie widziałem odpowiedzi. Ale wydaje mi się, że jeżeli dacie swoje zdjęcia, no to też wam odeśli ten klubik z Bundesligi. I teraz zajmiemy się głównie Bundesligą. I tak, zajmiemy się może najpierw klubami berlińskimi, czyli Unionem oraz Hertą. I powiem tak, do Herty pisałem dwukrotnie. Do Herty pisałem dwukrotnie, albo nawet trzykrotnie. Wydaje mi się, że trzykrotnie. I dwa razy dostałem odpowiedzi i raz nie dostałem. Dostałem odpowiedź na pewno od Pekalika, który wysłał mi podpisaną kartę w moją panini. Plus dwie karty jakby Herty. I dostałem odpowiedź od Słata Serdala, ale dostałem tylko i wyłącznie kartę klubową. Jest moja karta, którą wysyłałem do, nie została podpisana i jeszcze pisałem do 35, natomiast wydaje mi się, że ten list po prostu do niego nie dotarł i dotarł do niego po prostu za późno i wtedy już po prostu piątek nie odpisywał. Zwłaszcza, że już i tak z ostatniego tego podpisu, bo jak wiemy jest w Fiorentinie, a latem prawdopodobnie zmieni klub na jakiś inny we Włoszech. Jeżeli chodzi o Union, widziałem jedną odpowiedź na kartach klubowych, ale czy Union ma te karty klubowe, nie wiem, sam za jakiś czas spróbuję do nich napisać, kiedy mniej więcej sytuacja z moimi listami się uspokoi, bo teraz mam taki okres przerwy, listów mam w chuj i muszę je wysłać i później poczekamy, zobaczymy co się później zdarzy, no, ale wydaje mi się, że Union raczej też odpisuje, więc do klubów berlińskich możecie pisać. Będąc na kartce napisał, o których klubach już mówiłem, że odpisują, które nie. Teraz tak, jeżeli chodzi o kluby, do których ja jeszcze pisałem, to na pewno Borussia Dortmund. Tutaj wygląda sytuacja tak, że po prostu piszecie list z prośbą zbiorową, dajecie albo kupon IRC, albo dajecie 2 euro, dają 2 euro i Borussia wam odpisuje. Ja prosiłem o 4 autografy, niestety no wyszło tak, że po prostu wziąłem tego Halanda, bo nie wiedziałem kogo w końcu wziąć i się przyjechałem, że nie dostałem tego Halanda, bo on opuścił klub, ale pozostałe 3 odpisałem. Wydaje mi się, że jak inne piłkarze będą, no to także odpisują. Wiem, że będę pisał na Borussii na początku tego sezonu, ponieważ bardzo chciałbym dostać autografy przede wszystkim tych nowych zawodników, takich jak Adeyemi. Ja myślę, że tego ziomeczka z Ken, który przyjdzie, też napisze prawdopodobnie Niku i prawdopodobnie Niki Zyle. Także BVB odpisuje. Jeżeli chodzi o drugą Borussię, Mönchengladbach, to pisałem jakiś czas temu, bardzo dawno temu, do takiego pana jak Embolo. Odpowiedzi nie dostałem, ale wiecie, no ja mogę nie dostać, ale wy możecie dostać od jakiegoś klubu niemieckiego. W tym czasie, zwłaszcza, że widziałem, że Borussia odpisuje. Nawet mam na Allegro załatwioną na obserwacji kartę klubową Borussii jednego piłkarza. Jeżeli uda się ją kupić, no to może będę mógł dołączyć do swojej kolekcji. Jak nie, no to będzie dupa.
Ale cóż, no oni też, wydaje mi się, że mogą odpisywać, ale to też się różnie może z tym być. Bayer Leverkusen. Bayer odpisuje. Bayer odpisuje, widziałem prośby z kartami. Ja sam osobiście pisałem do Santiago Ariasa, jak jeszcze był pożyczony do Leverkusen. Trochę to trwało czekanie na tą odpowiedź, ale dostałem ją. Teraz napisałem znów, z tym, że ja napisałem prośbę zbiorową od 3 piłkarzy. Plus dołączyłem jedną kartę Panini, Musy Diabiego, żeby ją podpisał. Czyli zwróci. Ja mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Hoffenheim. Hoffenheim też odpisuje. Jedynym wyjątkiem jest to, że jak napisałem do Kaderabka z prośbą o autograf na karcie Panini, to Hoffenheim odesłał mi 3 karty klubowe Kaderabka, więc de facto dostałem 3 podpisy, które i tak poszły do innych kolekcjonerów. 2. Jeden się zachował i na razie nie planuję go jakoś wymieniać czy coś z nimi robić. Na razie siedzi w kolekcji. Ale no, Hoffenheim także odpisuje, też napisano ich ostatnią prośbę zbiorową. Zobaczymy, czy odpiszą. Dalej mamy największy klub w Niemczech, czyli Bayern. Bayern Monachium odpisuje. Ja napisałem do nich pod koniec sezonu. Okazało się, że wtedy już chyba nie mieli tych kart klubowych. Wysłali mi tylko taką pocztówkę bawarską z całą drużyną, która i tak poszła do innego listu. I co? I wydaje mi się, że na początku sezonu, tak samo jak do Borussii, będę pisał także do Bayernu, do nowych nabytków prawdopodobnie, plus zobaczymy, czy nie będzie mi się chciało do kogoś jeszcze. Raczej nie uda się już do Lewandowskiego, ale zobaczymy. No, coraz bardziej jestem na tym, że Lewandowski odejdzie z Bayernu, ale wiecie, no, różnie to może bywać w tym wszystkim. Jeszcze kilka klubów do omówienia zostało. Dalej mamy Augsburg, bo do Augsburga. Na Augsburgę pisałem do Finnboga Sona. Dał mi kartę klubową, ale kartę klubową ostatnio wymieniłem za coś, co zobaczycie na niedługo. I po prostu Augsburg odpisuje, możecie pisać. Eintracht, czyli zwycięzca Ligi Europy. Ja pisałem do Andre Silva przysłał mi podpisaną kartę klubową, ale ona jest chyba nadrukowana. Więc wydaje mi się, że takie karty otrzymał Antrak. Pisałem też do Trapa jakiś czas temu, Trap nie odpisał. Więc dupa. Więc no do Antraktu, jak chcecie, to możecie pisać, jak nie, no to nie. RB Lipsk, bo to sobie przypomniałem, że jest RB Lipsk, czyli klub, którego myślałem, że oni odpisują, ale ostatnio na tym Instagramie widziałem kilka podpisów, co napisałem do Szoboszlaja. Wujek mi wyskoczyła informacja, że idzie do Sociedad i się zmartwiłem. Na szczęście to nie była prawda, a przynajmniej ja na taką nadzieję, że to nie była prawda z tym Szoboszlajem. Ale dobra. Wolfsburg, bo to trzeba też powiedzieć, Wolfsburg oczywiście odpisuje, nawet na maila odpisują, polecam napisać na maila i z tego miejsca chciałem zaprosić na kanał Autografa Zajawka, bo chłopak tam Igor wyjaśnia, jak można zdobyć autografy od VfL. Ja sam osobiście skorzystałem z jego metody i VfL wysłał mi podpisy. Jeszcze zostało klubów bodajże 5. Tak, i zostało na pewno Mainz, Stuttgart. Dobra, zacznijmy od Mainz i Stuttgart. Od Stuttgart tu nie widziałem podpisów, więc raczej nie wiem, czy odpisują. Wydaje mi się, że kart klubowych nie trzymają, ale wydaje mi się, że mogą po prostu odpisywać karty zdjęcia wasze, jak wyślecie. Więc pod tym względem bym to patrzył. Mainz. Widziałem, wydaje mi się, że jedną odpowiedź na kartach klubowych także, więc możecie próbować, ale nie wiem,
jeszcze nie pisałem do nich. Miałem pisać na początku tego sezonu. I widzę, że zapomniałem o trzech klubach. Ja sobie przypomnę. Wiecie co, nie pamiętam, zapomniałem o dwóch klubach. Zwołem się jeszcze Freiburg, ale do Freiburga nigdy nie pisałem, nie widziałem odpowiedzi, ale nie wiem, czy ten. I zostały dwa kluby, tylko nie pamiętam teraz, kto to jest. Także wiecie co, ja po prostu chyba zakończę ten filmik. Jak sobie przypomnę, kto to jest, to ewentualnie dogram do tego filmiku, także siemanko. Aż teraz sprawdziłem. Zapomniałem o Bochum i o FC Köln. I w przypadku tych dwóch klubów powiem tak. Bochum, widziałem jakieś odpowiedzi. Wydaje mi się, że można do nich napisać. Nie wiem, czy podpiszą wasze zdjęcia. I FC Köln, ja pisałem do nich parę razy, nie dostałem odpowiedzi. Mam nadzieję, że to się za niedługo zmieni. Ale ostatnio widziałem jakąś odpowiedź chyba od Haktora, ale no. Ręki sobie nauczyć, że oni odpisują. I to już naprawdę tyle. Niech i za wysłuchanie trzymacie się, cześć.